Rybak i Gin. Był raz sobie młody rybak, który mieszkał nad jeziorem. Co rano przychodził nad brzeg i zarzucał swoją sieć. Każdego popołudnia wracał do domu z koszem pełnym pięknych, dorodnych ryb. Jednak pewnego ranka, kiedy wyciągnął sieć, znalazł w niej nie tylko kilka kamieni, muszli i starą butelkę. Jej szkło było zmętniałe ze starości. Waży chyba stone, wymamrotał, wyciągając ją z sieci. Ciekawe, co jest w środku. Potrząsnął nią, ale nie rozległ się żaden dźwięk. Wyciągnął korek i powąchał wnętrze butelki, ale nie wyczuł żadnego zapachu. Odwrócił ją do góry nogami, ale nic nie wypadło. Pusta, pomyślał, rzucając ją na piasek. Nagle z butelki zaczął wydobywać się dym. Zaniepokojony rybak zrobił kilka kroków w tył, a dym robił się coraz gęstszy i gęstszy, kłębił się i zwijał. Mój Boże, to jean, wykrzyknął zdumiony rybak, kiedy dym uformował się na kształt twarzy, na której wymalowała się wściekłość. Tak, powiedział jean. Dobrze być znowu wolnym, teraz muszę coś zjeść. Zacznę od ciebie. Proszę, nie rób tego, błagał rybak, widząc, że wielkie łapy dżina już po niego wyciągają. Przecież to ja cię wypuściłem, czy nie powinieneś być mi wdzięczny? Nic mnie to nie obchodzi, rzekł dżin. Jestem zbyt głodny po stuleciach uwięzienia w tej butelce. Rybak szybko pomyślał i powiedział, to niemożliwe, żeby taki wielki dżin jak ty został uwięziony w takiej malutkiej, kruchej buteleczce. Wątpisz w moje słowa? zagrzmiał dżin. Cóż, nie mogę pojąć, jak w ogóle się tam znalazłeś, przecież jesteś taki wielki i potężny, krzyknął rybak. Nie uwierzę, jeżeli tego nie zobaczę! Dodał. To patrz uważnie, głupcze. Warknął Jean, znikając z powrotem w butelce. Kiedy tylko ostatnia smuszka dymu znalazła się w środku, rybak szybko z powrotem zatkał butelkę. I tam zostaniesz, powiedział do Jeana. Aż nauczysz się wdzięczności. Koniec.